wibracja to jest siła. Dużo tym można zdziałać. Można też się nawet leczyć, jeżeli umie się utrenować tej wibracji. Poza tym to jest takie wzmocnienie wewnętrzne, budowa tego słupa wewnętrznego. My jesteśmy mocniejsi fizycznie, ale psychicznie też. Najśmieszniejsze jest to, że po cieniach PRL-u, ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, ilu byłych ubeków i zomowców odeszło na emerytury. Ci, co mieli mocno za pazurami, co jak przywieźli zatrzymanych, to lecieli sobie przypierdolić. Ci, którzy działali w różnych nieformalnych grupach, które miały za zadanie bić i katować ludzi, ci raptem poczuli, że trzeba się wykazać. Do milicji trafiłem 16 listopada 1977 roku. Niemiana o 2 tygodnie trafiłem na pierwszego trupa. Sobie podliczyłem, to w 79 roku chyba 80 zgonów przeszło przez moją rękę. To była fabryka, jak wszystko w socjalizmie. Liczył się przerób i wykonanie planu. To partia decydowała, kto popełnił przestępstwo, nie czyn, którego się dopuściłeś. To były przyzwoite pieniądze. Zarabiałeś, no, ale co z tego, jak nie miałeś ich na co wydać? Zaczęło brakować wszystkiego. No i przyszło ci w sobotę prowadzić na tryb faceta. Sam dostałem pensję i nie mogłem sobie nic za nią kupić. Który skończył pracę o 13 czy 14 nadgodziny, wypłacili mu i wyszedł, też sobie nie kupił chleba. No to wyszedł wkurzony, przyklął na partię i władzę, no i trzeba było go prowadzić na tryb. No, dysonans niesamowity, co prawda, używał słów wulgarnych w miejscu publicznym, ale sam mu się też nie dziwiłem, prawda? No i zaczęło się tak robić nieprzyjemnie, poza tym no, zaczęło się masowe złodziejstwo, jednak wiesz, w trakcie tej służby zatrzymywali to jakiegoś sekretarza, który sobie coś tam wziął, to piasek, to cement, to jeszcze co innego. No i raptem okazywało się, że akurat tych spraw to nie robimy. Ci są tykalni, ci są nietykalni. Powstała Solidarność, wszyscy mogli głośno mówić, co o tym myślą, a w milicji dalej nie. No i się wylałem. I efekt tego był taki, że gdzieś wiosną zaczęły się ruchy, tworzymy związki. I pierwsze hasła, jakie padły, no to niestety, ale żądamy rozdzielenia milicji od służby bezpieczeństwa. No i co najważniejsze, bo przecież wiesz, ja nie pamiętałem, no, widziałem Radom jako student, to zaprzestania rozwiązywania konfliktów społecznych za pomocą milicji. No, nie bardzo mieli ochotę znowu być bijącą ręką partii. Przychodzisz do milicji, masz łapać złodziei, prawda? No ale tu raptem się dowiadujesz, dobra, 1 maja szukamy ulotek, któregoś tam ochraniamy, co innego. Później raptem okazało się, że co niektórzy są przyzywani do czynności, które tam wykonuje służba bezpieczeństwa. Miłość do kuzynów, bo tak się nazywało funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, gwałtownie wygasała. Zorganizowano około 40 tysięcy milicjantów, stanęło im okoniem. Więc potrzebowali czasu, żeby sobie z tym poradzić. I stąd myślę ta zgoda na rozmowy z komisją Kiszczaka. Bo raptem zjechało im się
kilkuset milicjantów do Warszawy w batalionie, a tam oprócz tego typu haseł, jak do tej pory, zaczęły padać hasła z gatunku może wychodzimy na ulicę. Generalicje pogonili z okrzykiem leśne dziadki do domu. No wiesz, dla tych ludzi to był szok i trauma. To później ja, jak trafiłem na rozmowy te oficjalne u Kiszczaka i pan komendant zobaczył starszego szeregowego, to po prostu widać było, że robi mu się niedobrze, bo jego sekretarką był facet w stopniu pułkownika. A wbrew pozorom to chyba te podziały kastowe były, kto wie, czy niepoważniejsze niż w Indiach. Wolne związki skończyły się tym, że wydali nas ze służby, a resztę tych, których chcieli, połamali. To znaczy, wiesz, no, ludzie, którzy już podpisali, że się wycofują, postraszeni, masz żonę, masz dzieci na różne sposoby. Naród osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Spotkałem się z kolegą, którym razem działaliśmy w tym 85, w 81 roku w związkach. I on trafił w 81, jak go zatrzymali, do aresztu w Katowicach. I w tym areszcie, jak go zatrzymali, codziennie, po obiedzie, zabierali go na dół do celi. Tam jeden zomowiec siadał mu na głowę, a pozostali tłukli go pałami po plecach i po dupie, dopóki słowo po słowie na każde uderzenie pojedyncze nie wypowiedział słowa solidarność. I tak codziennie. I on potem zniknął, nie miał żadnego kontaktu ze mną. Tak, widziałem, że nie chce się ze mną kontaktować. Ostatni raz widzieliśmy się w Lempa 4 grudnia 80. Ja go się pytam dlaczego. On mówi, Krzysiek, bo do tego się nie można przyznać, a o tym trzeba by rozmawiać. Bo nie ma gorszego cierpienia niż bezsilność upodlenia. To jest pytanie do pana Krzysztofa Durka. Na ile sądzi pan, że ta grupa była w stanie zmienić milicję? W 89-90 roku, kiedy zaczęto nas przywracać, no nie mieliśmy żadnej szansy na realny wpływ. Ludziom przybyło 9 lat, ja byłem wtedy jednym z najmłodszych członków komitetu założycielskiego. Część tego czasu spędzili w więzieniach, w nędzy, w stresie. Założyć wolne związki zawodowe w resorcie. Odstrzeliłem mu łeb z Mausera 7,8 mm. Struktura została ta sama. Ludzie zostali ci sami. Przy tym widzisz, że panuje ewidentny rozpiździec. Ale widzę jakieś takie trochę dziwne rzeczy koło tego wszystkiego. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że część z nas w trakcie tej działalności pomiędzy 81 a 90 zmieniła opcję i dała się uagenturnić. To jest też czas Hochstaplera. Zaczyna narastać fala przestępczości. Wraz z demokratyzacją otwierają się bramy więzienia, no ale o dziwo otwierają się one przede wszystkim dla tych kryminalistów i recydywistów, którzy tam jakieś zasługi dla szeroko rozumianego aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości
ponieśli, czyli de facto agentury. No i niektórzy z nich to ledwo wyszli z więzienia, to już musieli sobie coś ukraść. Ale coraz więcej takich złodziei zaczęło się stroić w buty biznesmenów. Otwierali różne interesy. W tym czasie w milicji, o policji bardzo spadły zarobki. Towar na rynku był, ale tym razem ludzie mało zarabiali. No i takie stało się milczące przyzwolenie, można sobie dorobić. No jedni dorabiali jako ochroniarze, inni dorabiali jako taksówkarze, no ale potem zależało, kto kogo chronił i przed czym. No i potworzyły się więzy nieformalne. Łapali tych złodziei, ale też wchodzili z nimi, część przynajmniej, bo to nie można powiedzieć, że wszyscy, przemrane układy i nie wiedziałeś, czy masz do czynienia z kolegą, czy ze współpracownikiem gangu. No, myślę, że trzymali się razem. To spowodowało te różne nieformalne powiązania, bo nic tak nie łączy, jak wspólnie popełnione przestępstwa. Każdy z nich miał świadomość, że jak się jeden rozsypie, to mogą polecieć i następni, prawda? W związku z tym nawzajem kryli swoje różne grzechy, niekoniecznie związane z przeszłością, zwykłą głupotę, łapówkarstwo i tym podobne historie, no bo wiązała ich tam no, różna przeszłość. Ja wtedy uciekłem, powiem szczerze, właśnie w te zabójstwa, bo to była jedna kategoria przestępstw, gdzie nikt się nie wpieprzał. Tam, gdzie był trup, to przynajmniej w tym czasie, jak ja pracowałem, wszyscy umywali ręce i nikt nie próbował interweniować. Tam nie było załatwiactwa, to jest czyjś człowiek, to jest czyjś kuzyn, pomóżmy mu, no, no zabił, musi odpowiedzieć. Być może to załatwiano później, miało to wpływ na wysokość wyroku czy warunki odbywania kary, ale same zabójstwa były pilnowane i no można było, jak się to mówi, pracować uczciwie i nikt specjalnie w tym nie przeszkadza. To samo jak siedzisz, czytasz akta całymi godzinami, siedzisz, przesłuchujesz kogoś całymi godzinami, no, siedzisz 5-6 godzin za biurkiem. Czy to jest przesłuchana jedna osoba, czy tak jak zaczynałem w 8 godzin 16 osób co 30 minut, to praktycznie rzecz biorąc wychodziłeś dwa razy do ubikacji i na tym koniec. No. I tłukło się w maszynę bez umiejętności pisania na niej, no bo nikt kursu maszynopisma nie przechodził, a tymczasem... Gdzie się stres odkłada najbardziej w organizmie? Myślę, że w psychice. W psychice. Do teraz widzę, jak ze mnie wyłazi. Wcześniej to nie miało czasu, bo cały czas adrenalina. A teraz jak mi się śnią idiotyzmy nieraz, to mówię. No. Na początku to były jakieś takie te stare sprawy, a teraz bo takie zmęczenie wychodzi po prostu. Odrealnione sytuacje. Albo kogoś gonisz, albo uciekasz. To była dość brudna i trudna praca, a nie wszyscy jej się chcieli podjąć, a nikomu to nie przeszkadzało specjalnie. Tam byli pewni, że im nie narobię szkody, nie narobię wrzasku, że coś jest nie tak. Liczy się praca całych zespołów. To nie jest tak, że przychodzi jeden genialny policjant, 07, zgłoś się i rozwiązuje wszystko. Ja miałem talent nawiązywania kontaktu z przestępcami. Otwierali mi się bez przesłuchań dynamicznych. No to jest ważne, bo widzisz, często jest tak, że mniej więcej wiesz kto, tylko że dowodów nie ma. No jak ktoś powiedział o dwa słowa za dużo, no to wtedy już łatwiej było o dowody, bo już wiedziałeś, co należy badać w pierwszej kolejności, a bardzo często masz na to tylko 48 godzin.
to w człowieku zostaje. To się tylko wydaje, że się można zdystansować. W latach 70. jak przyszedłem do pracy, to ten problem nie ma co ukrywać, rozwiązywała woda. Nie? Na rano musisz znowu być sprawny i gotowy i nie pamiętać, to nie jest łatwo. I dużo się piło, to nie ma co ukrywać. Wiesz, istnieje jeszcze trzeci świat, były góry, można było iść do klubu poćwiczyć jogę, no, gdzieś człowiek się próbował wyrywać, chociaż ta praca cię pożera, bo zajmuje bardzo dużo czasu. Ja przez 11 lat spałem z telefonem komórkowym. Patrzysz po prostu na bezmiar zła i nie możesz zacząć się zachowywać w ten sam sposób. Policjant niestety musi przestrzegać prawa, no bo to bardzo łatwo się stać bandytą. Tam jest bardzo cienka granica i to do tego możesz sobie powiedzieć, że w dobrej sprawie. Ja powiem szczerze, że ja nie raz i nie dwa jeździłem po bandzie, ale no, albo nawet i po brzytwie, ale no, po pierwsze nigdy nie przeszedłem na drugą stronę w tym sensie, że poszedł w układy z bandytami, bo przyciągnęły mnie pieniądze i powiedzmy jakieś tam lepsze życie. Nie miałem nigdy samochodu, jeździłem tramwajem, ubierałem się raczej marnie i no tyle, co człowiek wydał na książki, no bo no, jakieś szaleństwo. Na coś sobie musisz pozwolić. Nie? Ja kocham książki. Jestem biały pustyni.